Szybko ruszają wyprzedaże, więc musimy działać pod wpływem impulsu. Flash. The ancient enemy now rising from beneath, and no one will be left to tell the tale. Zespół Fat Shark poinformował o ilości graczy Warhammer End Times Vermintide i są to wyniki całkiem obiecujące, gdyż w grę zaopatrzyło się ponad 2 miliony graczy. Jak na niezależne studio jest to wynik naprawdę imponujący, mimo iż nie wiemy, jak gra poradziła sobie na poszczególnych platformach. No i niebawem kontynuacja. Ruszyła wielka zimowa wyprzedaż w serwisie Steam. Święto graczy potrwa aż do 4 stycznia, a dokładnie godziny 19. Rainbow Six Siege za niecałe 36 zł, Portal 2 za 7 z hakiem, czy MGS Phantom Pain za 73. To tylko niektóre z ogromnej listy przecenionych tytułów. Dodatkowo każdy może głosować w ramach Steam Awards 2017. Jeśli czekałeś na multiplayer w Sniper Ghost Warrior 3, to dobra wiadomość jest taka, że pojawi się on już w przyszłym miesiącu. Multik przewiduje 3 tryby. Bounty Hunter, grający na strunie ryzyka kosztem większej nagrody, Sharpshooter, gdzie liczy się celność, czy Team Deathmatch. Enigmatyczne opisy. That is some art. We have a more final look of our Raz figurine that we're doing. Jesteś fanem Psychonauts i czekasz na premierę kontynuacji w 2018 roku? Już nie musisz! Nie jednak z powodu przedwczesnej premiery, a przełożenie jej na tak zwaną nieokreśloną przyszłość. Double Fine tłumaczy tę decyzję świadomością skali projektu i chęcią dopracowania wszystkich szczegółów klasycznej platformówki. A my tu czekamy. Jak zachęcić graczy do spędzania czasu w swojej darmowej produkcji? Trzeba im zapłacić, co? Taki właśnie pomysł obwieścił Crytek, oferując swoją własną kryptowalutę, Crycash, za osiąganie kolejnych kamieni milowych w ich strzelance Warface. Czy to już kupowanie graczy? Czy twórcy Crycash zapłaczą nad swoim pomysłem? This cannot be traced back to me. Kolejna wyprzedaż świąteczna w naszym zestawieniu to ta odbywająca się w sklepie PlayStation. Obniżki objęły wszystkie platformy od PS3 przez Vita, a na PSVR kończąc. Za 50 zł możemy więc zostać Batmanem, 21 zł zagwarantuje nam mobilnego asasyna, zaś paszport do San Andreas w GTA 5 wyniesie nas zaledwie 124 zł. No to co, wesołych świąt i słyszymy się już po tejże przerwie. Miłego.